Cześć, witajcie na napisach końcowych. To jest kolejny odcinek z cyklu Q&A. Jak widzicie, nie ma z nami Radka. Tak się kończy, kiedy ktoś próbuje odebrać należne mi miejsce, więc sorry, od dziś bez Radka. Ale pewnie zastanawiacie się, dlaczego mamy dwa Q&A w tym tygodniu i to dzień po dniu. Tak, z racji tego, że właśnie Radek wpadł ostatnio w odwiedziny, to postanowiliśmy, że nagramy coś specjalnego na niedzielę. I nagraliśmy i wyszło super, ale niestety technicznie nie podołaliśmy i w związku z tym materiał, który nagrywaliśmy, przepadł. I w związku z tym pierwsza rzecz jest taka, że wrócimy kiedyś do tego tematu, więc myślę, że jeszcze to nadrobimy. Ale nie będziemy mówić co, żeby dalej to funkcjonowało jako niespodzianka. No, a druga wszyscy rzecz jest będą taka, o to pytać, zobaczysz. Wszystkie komentarze będą niech pytają i tak nic nie powiemy. Natomiast druga rzecz jest taka, że no właśnie uznaliśmy, że w sumie jak i tak nie mamy materiału, a musimy nagrać coś w zasadzie na szybko, no to fajnie będzie znowu zrobić Q&A, to chociaż dojdziemy do bardziej aktualnych pytań, nie? Tak, no i ja przegapiłam ostatnie, bo dużo, dużo innych rzeczy się działo, tak więc cieszę się, że mogę być na tym. No dobrze, to jedziemy z pytaniami i pierwsze pytanie dzisiaj zadaje nam Ewo. Piona Marta. Ja też w Spider-Manie na PS4 zebrałem absolutnie wszystko. Jest to moja pierwsza gra, w której zdobyłem platynę, bo tak mi się podobało kolekcjonowanie tego wszystkiego. No ja platyny nie zdobyłam, bo tam koniec końców jakby zebrałam te wszystkie rzeczy, które były do znajdywania, jakieś tam te plecaki, gołębi i tak dalej. Nie zrobiłam wszystkich misji we wszystkich dzielnicach, bo one się później już zaczynają bardzo powtarzać i jakby to zaważyło na tym, że no nie mam tam wymaksowanej tej gry i nie przeszłam już w końcu jeszcze DLC, ale do nich to kiedyś planuję wrócić. Generalnie mam taką naturę zbieracza. Ja nigdy nie mam tak, że zależy mi na tym, żeby mieć 100% achievementów w jakiejś grze, ale zależy mi na tym, żeby uzbierać wszystko, co jest do uzbierania, czyli jak wiecie, można, nie wiem, kolekcjonować kamienie i jest mapa 50 kamieni rozsianych po całej grze, to ja będę mieć wszystkie 50. No ja miałem też tak kiedyś właśnie, że w każdej grze z otwartym światem, w każdym sandboxie, nawet w większości gier RPG, no musiałem mieć całą mapę wyczyszczoną, nie? Jakikolwiek znak zapytania, cokolwiek musiałem po prostu odkryć, bo nie mogłem przejść dalej po prostu. Mentalnie mnie tutaj blokowało coś, żeby iść dalej, kiedy nie odkryłem wszystkiego w najbliższej okolicy. Ale odłuczyło mnie tego pierwsze Watch Dogs, bo tam po prostu było tego tak dużo, tam tych misji pobocznych, jakich znajdzie i innych rzeczy było tak po prostu napaćkane wszędzie na mapie. Jednocześnie większość była tak maksymalnie powtarzalna, że autentycznie nie było sensu, ani nie dawało to żadnej przyjemności robienie tego. Jeszcze rozumiem w Spider-Manie na przykład czy coś, ale tam to było po prostu tragicznie i wtedy coś we mnie pękło i uznałem, że w sumie nie muszę tego robić. Nic mnie nie pcha do tego, jakby poza moją wewnętrzną potrzebą, więc od tamtej pory podchodzę do tematu znacznie tutaj bardziej selektywnie po prostu. Jeśli widzę, że na przykład jakiś rodzaj misji pobocznych jest fajny, no to je robię, nie? Jak to ma się sprowadzać tylko do, nie wiem, ganiania za piórkiem na wietrze, no to dziękuję. Nie mam tyle czasu, żeby marnować na to. Dokładnie tak samo. Nie wiem, robię fajną misję i ten plecak czy coś tam jest obok, to może go zgarnę, ale już mnie od dawna nie ciągnie, żeby to zbierać. A jako, że mało gram na konsoli, to chyba nigdy w żadnej grze nie zrobiłem platyny, no ale powiedzmy, że odpowiednikiem tego jest tam ukończenie tych wszystkich achievementów na Steamie. Może są z dwie gry, gdzie to zrobiłem, a i tak głowy nie dam. Jakby nigdy mnie nie ciągnie do tego, żeby coś wymaksować tak do końca. Są gry, w których autentycznie robię te znajdźki i robię te aktywności poboczne, ale w pewnym momencie mi się nudzą i nic mnie nie ciągnie, że dobra, ale zostało mi już tylko 6, no to muszę znaleźć. Nie, kończę grę i tyle. Jeśli chodzi o platyny, to ja mam jedną z Horizon Zero Dawn i to jakby też tylko z podstawki, bo jakby tych achievementów z dodatku chyba już nie mam wszystkich. I pamiętam, że strasznie się ucieszyłam, bo trochę dodatkowego czasu mi nad nią zeszło. Tam zwłaszcza były takie areny, gdzie tam trzeba było na czas robić różne wyzwania i tak dalej. Ja nie cierpię rzeczy na czas, więc w ogóle dla mnie to był osobisty mój ogromny sukces, że to wszystko porobiłam w jakimś tym najlepszym czasie. Dostałam tę platynę i pamiętam, że napisałam gdzieś o tym i po prostu zwalili się na mnie gracze dużo bardziej zaawansowani niż ja, że pfy, to taka banalnie prosta platyna i nie ma czym się chwalić, więc... No. No cóż. Różne rzeczy ludzie osiągają w życiu. Nie odbierajmy im tego. Tak jest. Platyna też może cieszyć. Kolejne pytanie zadaje nam Rarian. Pytanie zabawa. Kategoria Oscary XXI wieku. Możecie zabrać statuetkę za najlepszy film jednemu dziełu i dać ją innemu z tego samego roku. Ja zabieram King's Speech i daję ją True Grit Coenów. A wy?
Ja jak tak przyjrzałem tą listę właśnie Oscarów przyznawanych w XXI wieku, to w sumie niewiele było takich rozdań, gdzie wygrałby ten mój faworyt. Nie wiem, ten rok, kiedy było Shape of Water może. No ostatnio Parasite był u mnie tam też w czołówce. Ale tak zwykle wygrywały inne filmy niż ja. Natomiast jakbym miał wybrać jedno, to bym zabrał Oscara Spotlightowi. Ja lubię ten film, ale moim zdaniem no, nie był najlepszy w tym roku. A dał go albo Big Short, albo Room. Ze wskazaniem na Room. Z Brie Larson, bo to był fenomenalny film i mimo wszystko zrobił na mnie dużo, dużo, dużo większe wrażenie niż Spotlight. A jeszcze było Big Short, który jednocześnie formalnie był bardzo taki no czymś świeżym i nowym, historią, której nigdy nie opowiadano w ten sposób, nie? Więc mam wrażenie, że tutaj byli mocniejsi kandydaci. Ja podeszłam w ten sposób, że szukałam jakby filmu wśród nominowanych, w przypadku którego tak strasznie, tak najbardziej na świecie chciałabym, żeby miał tego Oscara za najlepszy film, więc komu w związku z tym trzeba odebrać. No i wyszło mi, że odbieram Oscara The Hurt Locker w Pułapce Wojny, żeby dać Bankartom Wojny Tarantino. Bo to jest film, który moim zdaniem powinien mieć Oscara i jest wybitny i koniec. A Hurt Locker, no whatever. A tam wojna. No, dajcie spokój, ile było filmów o wojnie. U mnie to byłby... To byłoby Chicago, którego już wielokrotnie mówiłem, jak bardzo kocham. W tym roku nie było jakoś dużo dobrych filmów, ale według mnie poza Gangami Nowego Jorku wszystko było lepsze w tym roku. Jeżeli dostałoby zamiast tego Godziny, Dwie wieże albo Pianista, proszę bardzo, byle nie Chicago. Nie, to Chicago było najlepsze, to nie. No, też tak uważam. I też jestem Team Chicago. No, zdecydowanie. Następne pytanie od Marka. Co sądzicie o obecnym potencjale marki Harry Potter? Czemu dostajemy zwierzęta zamiast filmów o Voldemorcie, Hagridzie czy Dumbledorze, a nawet serialu o Hunswotach? To jest bardzo dobre pytanie. Już mieliśmy nawet materiał. Mieliśmy materiał kiedyś o tym, prawda? Tak, gdzie za cholerę nie mogliśmy dojść do tego, kto wpadł na ten pomysł, żeby oprzeć teraz ten nowy cykl filmów o te zwierzęta, gdzie już na etapie drugiej części nikogo nie obchodzą zwierzęta. I nikogo nie obchodzi to, co było ustanowione w pierwszym filmie i okazuje się, że dużo ciekawsze są te rzeczy zakulisowe, tylko że teraz głupio opierać na tym film, kiedy no, głównym bohaterem był ktoś inny i czego innego to dotyczyło, więc ja na ich miejscu bym, póki jeszcze jest czas, po prostu to przereformował, nazwał to jakoś inaczej i każdy jakby... Anulował ten plan, który był do tej pory, że te filmy mają być o Newcie, tak? On się nazywał Newt Scamander. O Newcie, tak? Ale też no, ci pozostali bohaterowie też się i tych, przewijają. I tych zwierzętach. Tylko faktycznie jakby nie każdy film opowiada o jakimś innym elemencie z tego świata i dopiero później ich te wątki się może połączą jakoś, nie mam pojęcia, ale też nie mam zielonego pojęcia. Natomiast jeszcze w odniesieniu do tego pierwszego pytania, ja myślę, że dalej jest potencjał w tej marce. Wciąż jest duża grupa osób, która się na tych książkach wychowywała, która ma do nich sentyment. Problem jest taki, że z każdym kolejnym rokiem będzie tych osób coraz mniej, będzie coraz mniejsze zainteresowanie mimo wszystko, więc jak dla mnie Warner powinien kłócić las póki gorące i nie marnować czasu, a trochę marnują. Wiesz co, moim zdaniem Warner, jak wreszcie będzie miał ten swój duży streaming, minęło już tyle lat od ekranizacji, że powinien moim zdaniem zrobić serial na podstawie po prostu tego klasycznego siedmioksięgu. No bo po pierwsze to jest wciąż ta najbardziej żywa historia w pamięci fanów i wydaje mi się, że to też jest coś, po co wciąż sięgają młodzi ludzie, tak? Jakby wciąż Harry Potter jest czytany, wciąż się bardzo dobrze sprzedaje. Plus, no właśnie w serialu można by poświęcić więcej czasu, można by to jakoś tak lepiej porozkładać. Jeśli chodzi o, że tak powiem, objętość, tak? No bo jak mieliśmy filmy, no to poza tym ostatnim, który był podzielony, no to tam w tym, nie wiem, piątym, szóstym, no to już tam upychano na maksa kolanem i po prostu te filmy nie mają sensu. Więc ja bym w tym widziała największy potencjał tak naprawdę i wydaje mi się, że prędzej czy później ktoś to zrobi. A nie myślicie, ja jestem w ogóle osobą nie Harry Potterową, przynajmniej półtorej książki i cztery filmy obejrzałem, więc jestem w ogóle do tyłu, ale jak widzę te propozycje, no to rozumiem, że to byłyby prequele, tak? Czyli, ej, co robił młody Voldemort, co robił młody Dumbledore, czy coś takiego. A nie myślicie, że ludzie, którzy wychowali się na Harrym Potterze, bo moi rówieśnicy go czytali, pamiętam w gimnazjum, to był ten moment, kiedy był szał, kiedy te po kolei książki wychodziły. Nie sądzicie, że byłby eksperyment z tym, żeby zrobić to dalej? Bo są to ludzie, którzy wydaje mi się już są w takim wieku, że dzisiaj sami pozakładali rodziny, są starsi i tak dalej. I na przykład spróbować pokazać to po latach i zrobić to aktualne dla ludzi, którzy się na tym wychowali. To jednak nie jest jakaś tam malutka marka, do tych małej części fanów, kogo to obchodzi, tylko wydaje mi się, że jednak to tyle ludzi czytało, że jeżeli ktoś by zrobił, ej, po latach teraz zróbmy to nie w szkole magicznej, tak jak wtedy, tylko, nie wiem, kolejne pokolenie czy coś w tym rodzaju,
to wydaje mi się, znowu kompletnie strzelam, bo nie znam tak dobrze tej marki, że ci ludzie byliby tym zainteresowani. Byłoby ich wystarczająco dużo, nawet więcej niż w tych zwierzętach, żeby to ciągnąć. Plus ponownie minęło tyle lat, że jakby bardzo się uparli, mogliby wziąć tych samych aktorów, żeby chociaż no pojawili się, prawda, w roli, przypuśćmy, robimy serial właśnie o ich dzieciakach i przynajmniej mogliby ich odprowadzić na dworzec, wiecie, tam peron 9¾ i mielibyśmy, wiecie, Daniela Radcliffe'a i całą resztę, nie? Myślę, że Daniel Radcliffe, nie, mimo tego, że wiadomo, jakie teraz projekty dobiera, no to w tym momencie, jeżeli mógłby zagrać Harry'ego Pottera znowu, ale z zupełnie innej strony, jako zupełnie no, takiego przegranego alkoholika, który został z niczym zupełnie, na nie? Przykład. I... No i Hermiona i Ron po rozwodzie, totalnie. Nie zabrała mu dzieci, wyjechała, nie? I on teraz się pozbierać. Kurczę, to by było ciekawe. Nie zaszkodziłoby to temu, co on robi w kinie bardziej niezależnie, a myślę, że paycheck by chętnie zgarnął. No, nie, no ja tak założyłem, że wiesz, że w jaki sposób kontynuować to, co oni już zaczęli robić, nie? Bo oni się tutaj skupili na jakimś takim okresie tutaj, który był w książkach tylko wymieniany. No po sumie, no nie jest w miarę ciekawy, no można w ramach tego, no tam powiedzmy... No jest Wielka Wojna, prawda? To tam no, można, to jest tam był potencjał. To jest napomknięte w zasadzie tylko w książkach, nie? Więc to robi w sumie wiele miejsca dla filmowców, tylko że no też zabrali się za to dosyć słabo, nie? Także no... No, z tego wszystkiego najmniej potencjału moim zdaniem ma serial o Huntswo. Tak, znaczy jasne, fajnie by to było zobaczyć na ekranie, obojętnie czy serial, czy film, ale to jest historia, którą jakby znamy na wylot, tak? Jakby tam nic nowego nie będzie, dokładnie wiemy, w jakim punkcie ta historia musi się zakończyć, więc wydaje mi się, że to raczej nikt się o to nie pokusi, bo to z jednej strony za mało, żeby przyciągnąć takiego, wiecie, niedzielnego widza, który nie wie, kim są Huntswoci, a właśnie, no, a fani i tak wszystko wiedzą. Natomiast nie? Też no, nie jestem fanem tutaj tego właśnie, co jest w pytaniu, że czy, dlaczego zamiast zwierząt, czy raczej czemu dostajemy zwierzęta zamiast filmów o Voldemorcie, Hagridzie i tak dalej? Nie, no błagam, no, te postacie były sobie w tych filmach, które już widzieliśmy i w książkach, które już były. Dajmy im spokój, mogą się pojawiać, nie wiem, w jakiejś gdzieś tam, jeśli wiecie, akcja jest osadzona w taki sposób, że na to pozwala. Ale to jedyna ciekawa rzecz w tych nowych filmach to jest to, że odkrywają trochę tego świata, którego nigdy książki nie pokazywały, bo tam jednak wszystko się kręciło wokół szkoły cały czas. Więc teraz znowu jakby zawężanie tego punktu widzenia znowu do tych postaci, które już znamy i wątków kręcą się tylko wokół nich, no to myślę, że straciłoby tą główną zaletę, jaką miałyby ewentualne filmy, wiesz, osadzone gdzieś w tym świecie, gdzie można by nam go przybliżyć, nie? Bo nie mamy zielonego pojęcia na dobrą sprawę, możemy się domyślać tylko, jak funkcjonuje w ogóle ten świat tak naprawdę, bo książki też tego nigdy jakoś specjalnie nie eksplorowały, a myślę, że to można by ciekawie pokazać. I wbrew temu, co wiele osób może zakładać, że ej, znam tą postać, to na nią pójdę do kina, wydaje mi się, że nie było w kinie od dawna udanego filmu, gdzie ktoś twierdził, że zróbmy historię o młodym kimś tam. No, mieliśmy chociażby Solo niedawno. Wiadomo, jak bardzo ludzie byli zainteresowani młodym Hanem Solo, ale wydaje mi się, że dotyczyło... To nie wiadomo, bo to Harrison Ford chcieli i tak dalej, ale wydaje mi się, że to byłoby bardzo podobnie. Jakąkolwiek postać weźmiesz, na papierze to może być spoko, bo kojarzona postać, ale ostatecznie, jak zapytasz ludzi, czy chcieliby obejrzeć film o przygodach jego jakby młody, ostatecznie może okazałoby się, że niekoniecznie. No dobra, to dalej. I kolejny tip od Nemo. Thanos did nothing wrong. Okay. Ostatecznie, jeżeli tak powiedzmy tego filozoficznie, i wszystko zostało odkręcone. Ale co złego zrobił Thanos? Tak ostatecznie. Rozwalił Visiona. Wymordował połowę ludzi na Ziemi, więc. No ale nie, wrócili. No to cofnęliśmy. No to więc, i tak to jeżeli podejdziesz do tego tak filozoficznie, jakie ostateczne były skutki działania, to. Tak się nie było żadnych. Tony Stark zginął. Ale Tony Stark sam się zarąbał. Thanos go nie tknął. Nie, no to błagam, to jest na zasadzie, no, Batman nie zabił Ra's al Ghula w Batman Begins, bo pozwolił mu się zabić. Kontrowersyjny temat, idziemy dalej. I następne pytanie zadaje nam Hania. Cześć, uwielbiam muzykę filmową, stąd moje pytanie. Macie ulubione soundtracki albo kompozytorów? I czy w ogóle zwracacie uwagę na muzykę w filmach? Pozdrawiam wszystkich i każdego z osobna. No, ja Łukasz, mam. Dlaczego Hans Zimmer? Twój ulubiony, słyszałem.
Nie wiem, czy jest nudniejszy kompozytor niż Hans Zimmer. Ale no nie, ja bardzo lubię Danego Elfmana, ale to tak sprzed, nie wiem, 10 lat może max. Nie max, tylko minimum, bo ostatnimi laty raczej Dany Elfman zamienił się w Hansa Zimmera i po prostu wyciąga jakieś tam niedokończone rzeczy z szuflady i sprzedaje masowo. Ale te jego soundtracki właśnie z lat 90., może na początku lat 2000, myślę, że były fantastyczne i nie wiem, soundtrack do Batmana, do Beetlejuice, do Edwarda Nożyca-Rękiego, to są tak zajebiste rzeczy. Do miasteczka Halloween. No, a poza tym też lubię Danego Elfmana jako wokalistę w Oingo Boingo, polecam. I nie no, a wśród ostatnich może, wśród nie wiem, twórców, którzy ostatnio robią dobrą robotę, no nie wiem. Ostatnio mi się bardzo podobał soundtrack do Kształtu Wody Aleksandra Desplata, ale od tamtego czasu też nie widziałem, żeby skomponował coś, co by mi się równie bardzo podobało, więc może to też ten kasus, że już koniec. Ja nie słucham za dużo soundtracków, w sensie bardzo rzadko zdarza się tak, że nie wiem, byłam na filmie i później puszczam sobie soundtrack, żeby sobie go słuchać. Jak już, no to dotyczy to raczej filmów, gdzie są piosenki i to mogą być, nie wiem, muzykale, że tak powiem, oryginalne, to mogą być muzykale takie nowo napisane, ale... Mam powiedzmy dwie pozycje, czy no w sumie trzy, które gdzieś tam szczególne miejsce zajmują i moim najczęściej słuchanym soundtrackiem to jest soundtrack do trzeciej części Piratów z Karaibów na krańcu świata, bo kurczę, on ma już, no te motywy muzyczne są no perfekcyjne moim zdaniem. Jakby ja wiem, że to jest Hans Zimmer, ale jakby wydaje mi się, że on nic lepszego w życiu nie napisał niż to i po prostu... No nie wiem, ta muzyka ma jakieś takie szczególne miejsce w moim serduszku. Myślę, że przez tę ścieżkę dźwiękową między innymi też tak mocno lubię tę część Piratów. A... Nie wiem dalej, jak to jest możliwe, ale... A jeśli chodzi generalnie o ulubionego kompozytora, to już wam mówię, tylko oczywiście zapomniałam, jak typ się nazywa, więc poszłam to na szybko sprawdzić. Justin Hurwitz. I to jest pan, który współpracuje wyłącznie z Damienem Chazelle. I zrobił soundtrack do Whiplasha i do La La Land. Ja obydwa uwielbiam, obydwa nawet kiedyś sobie kupiłam, żeby po prostu leżały na półce. Gość jest niesamowity, szkoda, że... Znaczy, podejrzewam, że po prostu jest, wiecie, muzykiem z prawdziwego zdarzenia i robi inne rzeczy. I po prostu tutaj, wiecie, oni się tam znali wcześniej, więc robi mu muzykę do filmów, ale niestety właśnie nikomu innemu już nie. Ja praktycznie nigdy nie zwracam uwagi na muzykę w filmach. Jakoś tak mam, że koło mnie to kompletnie przechodzi. Wiadomo, jak są te wzniosłe momenty, jest jakiś taki konkretny theme czyjś, czy coś takiego, no to jasne, wpadnie. No, siłą rzeczy, Łukasz, wspomniałeś o Elfmanie, no ciężko nie wspomnieć o Johnny Williamsie, który tyle dał najbardziej wpadających w ucho i takich themeów, które zostały zapamiętane. Indiana Jones, Superman, no właśnie, to zawsze będziesz kojarzył. Więc, no chociaż ostatnio, no nie byłem fanem tego, co zrobił przy ostatnich Gwiezdnych Wojnach, bo wydaje mi się, że sam siebie powtarzał, ale... Taki był cel. Dobrze, ale ja mam tak, że nawet, wiecie, w Jokerze jest chwalona muzyka, a dopóki Radek na przykład nie wspomniał, że muzyka była super w Jokerze, ja sobie jeszcze raz nie odsłuchałem tej muzyki, żeby sobie przypomnieć, jaka ona była, to nie pamiętałem muzyki z Jokera. Więc ja mam tak, że ja w ogóle nie zwracam uwagi. Nie wiem, z czego to wynika, ale jakoś tak zbyt skupiam się na filmie i ważne, żeby muzyka mnie nie wybijała z filmu, bo to też się zdarzało. Były momenty w filmach, wszyscy pamiętamy, Amazing Spider-Man i dwa najlepszy soundtrack ever. Więc mówię, zdarza się tak, natomiast jeśli mnie nie wybija, no to pod warunkiem, że to nie jest ten moment, w którym ta muzyka jest tak super ważna, jak scena z portalami w Endgame czy coś takiego, to generalnie nie, raczej zapamiętam. I kolejne pytanie od Krwawego Barona. Czy macie swój ulubiony film o mitologii i czy chcielibyście powrotu filmów mitologicznych? Ja mam. Nazywa się Clash of the Titans, ale to ten oryginalny, nie ten ostatni. Już się bałem. Jezu, ten drugi to byłby chyba na liście najgorszych filmów mitologicznych moim numerem jeden. Nie, ja jestem wielkim fanem Raya Harryhausena, gościa, który jest prawdziwą ikoną, jeśli chodzi o efekty specjalne i robił animacje poklatkowe do wielu filmów. Począwszy od Mighty Joe Young, to był taki nieoficjalny sequel, drugi sequel do King Konga, no aż po właśnie Clash of the Titans, który jest jego ostatnim filmem i w którym po prostu tam robi tak niesamowite rzeczy z tymi poklatkowymi tymi figurkami i modelami i tak dalej. Tam jest scena, gdzie jest na przykład Meduza i po prostu każdy wąż jest animowany osobno, a jednocześnie ta walka Perseusza chyba w tamtym filmie z Meduzą toczy się w ogóle w blasku pochodni, więc te światło się też musi odbijać w naturalny sposób. To jak to jest zrobione w tamtym filmie, to jest po prostu nie do chyba powtórzenia, nie mam zielonego pojęcia. Czasami jest tak, że oglądasz film i
wiesz, że jakoś musieli to zrobić, ale nie masz za cholerę pojęcia, jakim cudem po prostu, wiesz, pracą ludzkich rąk można było wykonać jakiś efekt, albo, nie wiem, przeprowadzić jakąś sekwencję walki, albo coś takiego. No i mam wrażenie, że Clash of the Titans to jest jeden z tych filmów. A jak nie Clash of the Titans, to też film, gdzie Harryhausen maczał palce Jason and the Argonauts, Jason i Argonauci, który no, też jest takim przygodowym filmem właśnie z mitologicznymi oczywiście elementami i walka z tłumem szkieletów animowanych poklatkowo, z tarczami, mieczami, to jest najlepsza sekwencja chyba w historii Hollywood, uwielbiam ją. No, ta scena też to jest bardzo, bardzo często analizowana przy właśnie pokazaniu, jak się kino rozwijało zresztą. Natomiast ja, szczerze mówiąc, nie mam tego typu filmów. Wydaje mi się, że większość filmów opartych o mitologię gdzieś tam spełzała na niczym. One były co najwyżej takie, że mogłem to do kotleta obejrzeć w rodzaju... A jak się nazywał ten film z Henrym Cavillem? Immortals na przykład, czy coś takiego. To były filmy, które sobie oglądałem jednym okiem, gdzieś tam leciały bokiem, czy coś w tym rodzaju. Ale nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że mitologia została tak... Mówimy tu o greckiej przede wszystkim, bo znaczy, tu jest powiedziane mitologicznych, więc teoretycznie można byłoby... Może bogowie Egiptu. Pogłosić o inną mitologię. Niekoniecznie bogowie Egiptu, mówię o film, ale o inną mitologię. Natomiast wydaje mi się, że one, przede wszystkim grecka była tak eksploatowana przez lata, że trochę nikt nie ma pomysłu na to, z której strony to ugryźć. I nie przypominam sobie w ciągu ostatnich paru dekad żadnego dobrego filmu z motywami mitologicznymi. No właśnie te filmy, które wychodziły, nie wiem, w ostatnich 20-30 latach, to z reguły były takie no, straszne paździerzyska, prawda? No właśnie to nowe Clash of the Titans i potem jego sequel i potem chyba to anulowali. Były ze dwa filmy o Herkulesie, jeden z The Rockiem, a drugi z tym jednym typem ze Zmierzchu i oba ponoć były totalnymi porażkami, więc się nie skusiłam. No więc ja powiem taki totalny banał. No moim ulubionym będzie Herkules Disneya z 97. To i tak nawet nie jest dobry film. Ja go lubię. Hades jest super. Więc tak, ja bym bardzo chciała dobre mitologiczne filmy, bo ja uwielbiam mitologię i w ogóle za dzieciaka to była jedna z tych pierwszych rzeczy, którymi się tak na maksa jarałam. Właśnie też głównie grecką, trochę też egipską i kurczę, przecież tam się kryje tyle historii o, wiecie, o różnych wagach i dramatów, i przygodowych. Przygodowych, no to bez liku, prawda? No plus, nie wiem, jakieś uniwersalne morały też jak najbardziej można z tego wypleść. No a mam wrażenie, że nie wiem, mitologia jakby lepiej ma się w grach niż w kinie w tym momencie. O, Vikingdom, to był dobry film. No, znaczy, o, Vikingdom, cudowne dzieło, polecamy. Bo malezyjskie chyba? Malezyjskie, tak, z Dominikiem Purcellem w głównej roli. Wow. No, ewentualnie ale... Król Skorpion 5 też bardzo fajny. Też przeskakuje przez wszystkie możliwe mitologie, więc... Ale jakby się uprzeć, to Thor Ragnarok też jest filmem mitologicznym. To jest prawda. Tam Fenrir, jest tam Hela, jest tam Surtur, to wszystko są postacie z mitologii, więc... Więc masz swój typ. To ja mogę wybrać Thor Ragnarok. Dobra, lecimy dalej. I pytanie zadaje nam Ace Narwal. Hej, dopiero obejrzałam waszą recenzję Stranger Things i zaciekawiła mnie wasza dyskusja na temat aseksualności. Zastanawiam się, czy kojarzycie więcej postaci z popkultury, które są lub mogły być asami. Ja zacznę, bo pewnie mamy wszyscy tę samą postać, jeśli w ogóle jakąś. A uważam, że to jest w ogóle super napisana postać i super wprowadzony wątek. Mianowicie Todd z BoJack Horseman, który w okolicach, nie wiem, trzeciego, czwartego sezonu no, identyfikuje się jako postać aseksualna. I o mój Boże, to jest tak dobrze napisane, to jest tak dobrze poprowadzone i jednocześnie no, to nie jest, wiecie, wątek, który definiowałby tę postać, to nie jest główna cecha tego bohatera, jak o nim myślimy. Wydaje mi się, że tam jest po prostu, no wszystko jest napisane idealnie, ale też no nie da się ukryć, że nie ma aż tak bardzo z czego wybierać, prawda, no bo postacie aseksualne są chyba najbardziej niedoreprezentowane w popkulturze, jeśli chodzi właśnie o różne mniejszości seksualne. Na pewno ostatnio dużo się mówi o tym serialu Sex Education i tam też jest postać aseksualna, ale no nie widziałam go, no ale tam jakby wiadomo, jakby siłą rzeczy tam jest pełne spektrum, próba ukazania tego pełnego spektrum ludzkiej seksualności, ale tak poza tym to powiem wam, że przeglądałam nawet jakieś listy w internecie i nikt poza tym to nie jest postać, którą bym kojarzyła. Wiesz, wydaje Łukasz, mi się, że to jest... Czekaj, kradnę ten Jackhead z komiksów o Archie. No, powiedziałem, że to możesz wymienić. Nie, więc... ale to wydaje mi się, że w ogóle, wiesz, mała reprezentacja wynika z tego, że
dane dzieło głównie, jakby jest większa szansa na reprezentację, jeśli dzieło się, jeśli dane dzieło w dużej mierze dotyczy seksualności bohaterów, nie, i skupia się na tym temacie, no bo z punktu widzenia, no jakby można być seksualnym, ale jednocześnie nie aromantycznym, nie, i jednocześnie wciąż możesz mieć po prostu zwykły wątek romantyczny i możesz zupełnie jako widz nie mieć absolutnie pojęcia, jakie preferencje seksualne może mieć bohater, nie, więc wydaje mi się, że to w dużej mierze może wynikać z tego, aczkolwiek to jest ciekawy wątek, więc bardzo fajnie, jak się taka postać pojawia, nie, akurat ten Jacket w Komisarz Archie był całkiem fajnie pisany pod tym względem. No, ale no, jak się Riverdale pojawiło, no to trzeba było go tam wepchnąć w ramiona jednej z dziewczyn. No proszę cię, mamy przystojnego młodego aktora, to nie możemy, żeby było seksualne, bo fanki to, się zapłacą. Właśnie to było jeszcze, kurczę, naprawdę ciekawe, nie? Jakby byś miała bohatera, który wygląda jak ktoś, kto idealnie nadawałby się właśnie na taki, wiesz, obiekt tutaj sympatii, wiesz, widzek tego serialu. A powiem wam jeszcze ciekawostkę, którą wyczytałam i ciekawa jestem, jak wy się do tego odniesiecie. Mianowicie chodzi mi o postać Ozymandiasza, o której zarówno teraz Damon Lindelof przy okazji serialu powiedział, że jakby jego zdaniem to jest postać aseksualna i tak ją gdzieś tam sam interpretował. No i wcześniej, jak była ta adaptacja filmowa, to z kolei Matthew Good, który tam wcielał się w jego rolę, też powiedział, że tak interpretował tę postać i tak ją grał. Ale jakie to ma znaczenie, szczerze mówiąc? Ale to właśnie to jest na zasadzie, Valkyrie w Thor Ragnarok też jest biseksualna. Znaczy, i super. Wydaje mi się, że to nie jest trochę równorzędne, no bo właśnie jeśli postać jest aseksualna, no to to niekoniecznie musi być jakby wątkiem, jakby, nie wiem, czy wiecie, co mam na myśli, no po prostu jeśli postać nie wchodzi w jakieś relacje, no to nie wchodzi, no nie? No tak, ale to... Ale wiesz, to właśnie o to chodzi. I wtedy nie możesz powiedzieć, czy to jest reprezentacja osób aseksualnych, czy nie, dlatego że możesz wymienić dowolną postać w dowolnym filmie, która nie ma absolutnie żadnego wątku i stwierdzić, okej, ta postać jest aseksualna, bo nigdy nie wspominano o tym, że kiedykolwiek... No bo nie ma jakiegoś romantycznego wątku na przykład, nie? W danym serialu. Albo nie było powiedziane, że kiedyś miał na przykład, czy coś takiego, czy miała, no... Więc z tym Ozymandiaszem to tak, ja mogę, możesz powiedzieć o każdej postaci wszystko, co chcesz, jeżeli to nie było powiedziane. I kolejne pytanie od Felipe Fontless. Chyba, nie wiem, czy dobrze czytam, przepraszam, jeśli źle czytam. Czy oglądaliście ostatni sezon Doctor Who? Jak waszym zdaniem wypadła Jodie i nowi towarzysze? Czy Łukasz kiedyś namawiał, przymuszał was do oglądania tego serialu? To ja zacznę, bo tutaj jest odniesienie do mnie. Mnie te sezony z Peterem Capaldi mocno wymęczyły. Ostatni był okej, ale to było za mało, za późno. Więc jak dotarliśmy do właśnie do nowej interpretacji tutaj doktora, to pamiętam, że obejrzeliśmy ten pierwszy odcinek i on był bardzo słaby. Potem zaczęliśmy oglądać drugi i go nie skończyliśmy i w sumie nigdy już do tego nie wróciliśmy. A ja bym nawet kiedy... Co jakiś czas nachodzi mnie taka fala, żeby może sprawdzić, chociaż obejrzeć parę odcinków. Ale w zasadzie z każdego miejsca w sieci czytam tylko i wyłącznie negatywne opinie. I one pochodzą nawet, wiesz, od fanów, którzy bardzo optymistycznie się zapatrywali na ten wybór castingowy i na tej odmianę w tej kwestii. Ale widzę, że jest tak dużo głosów rozczarowanych generalnie tym, jak serial jest pisany przede wszystkim. Właśnie aktorką, tylko arkami, scenariuszem, showrunnerem. Tylko dotyczy samego serialu, a nie aktorki, ani nie w ogóle postaci tutaj doktor. Ale to mnie trochę mimo wszystko zniechęca, bo no nie wiem, mam wrażenie, że jak już miałbym wrócić do tego serialu, to jednak to jednak po coś, nie? Żeby jednak mieć trochę fanów z tego, boję się, że faktycznie tutaj mi się nie spodoba. Tym bardziej, że właśnie ten pierwszy odcinek nas strasznie wymęczył, nie? Ja mam specyficzną w ogóle relację z tym serialem i jak coś, to ja go zaczęłam oglądać już dawno, dawno temu, więc Łukasz nawet nie miał okazji, żeby mnie przymuszać czy coś, bo jakby najpierw znałam Doctor Who, potem znam Łukasza. I ja jestem ogromną, ogromną fanką doktora do końca czwartego sezonu. Czyli mamy jeden sezon z Ecclestonem i potem mamy trzy sezony z Tennantem. A potem dopiero zaczyna się, a potem ten serial robi się naprawdę dobry. Nie, jakby... Ja nie będę się, wiecie, kłócić, które są lepsze, które są gorsze. Po prostu ja jestem wciąż sierotą po Tenancie. I jak później... Ja naprawdę wielokrotnie próbowałam oglądać dalej. Oglądałam ten piąty sezon właśnie z Mattem Smithem i jakoś po wielu, nie wiem, trzech latach oglądania jakoś ten sezon piąty do końca doprowadziłam i nie zdobyłam się, żeby jechać dalej. Jakby mój doktor jest dziesiątym doktorem, no i...
I tam są odcinki, które uwielbiam. Odcinki, które po prostu na zawsze w moim serduszku. I no, może kiedyś wrócę, nie mówię, że nie ma już w ogóle takiej możliwości. Ja bym kiedyś wrócił do tych odcinków z Mattem Smithem właśnie. No to jak będzie taka okazja jasna, nie mówię nie, po prostu z mojej inicjatywy to jakoś później już no, nie wypływało. Ja mam wrażenie, że ja w ogóle bym chyba odpadł od tego właśnie... Na którym się etapie bym odpadł pewnie od tego serialu. Tak sam z siebie po prostu, bo by mi się znudziło. Tylko, że no, mi się akurat ta postać wykonania Matta Smitha tak podobała, że oglądałem do końca po prostu zaangażowany. A później jak już pojawił się nowy doktor, to też jakby poziom w serialu też moim zdaniem troszkę spadł, ale swoją drogą mam wrażenie, że już kiedy Matta Smitha nie było, no to moje przywiązanie do serialu też tutaj zmalało. Mamy tego doktora, że jak on się kończy, to nasze przywiązanie maleje. No. Muszę kiedyś sprawdzić z Mattem Smithem, bo u mnie, ja mam podobnie jak Marta, w sensie najpierw znałem doktora, potem znałem Łukasza, ale w przeciwieństwie do Marty, obejrzałem najpierw Ecclestona, a potem obejrzałem pół sezonu z Tenantem i to było tak nudne, że myślałem, że po prostu umrę to oglądając. Ja cierpiałem przy każdych kolejnych odcinkach. Na początku jeszcze, nie to, że to z Ecclestonem było takie dobre, ale przynajmniej to było dla mnie coś nowego, nie? Ja nie oglądałem nigdy wcześniej Doktora Who, więc to było takie dziwne i tak dalej. A potem mnie to tak wymęczyło to z Tenantem. Nie wiem, miałem wrażenie, że tam się po prostu nic nie dzieje. Żadne z tych te dziwności już mnie kompletnie nie łapały. Uwielbiam Tenanta później w różnych rolach, w których się pojawiał, ale jako doktor w ogóle... Ja wiem, że to jest niepopularna opinia, bo gość dostał tyle sezonów, że ewidentnie to ludzie kochają Tenanta jako doktora. Ale ja w tym momencie wysiadłem i dzisiaj jestem osobą, która widziała całe półtora sezonu Doktora Who i nigdy nie sprawdziłem więcej, więc no. Następne pytanie, Adam Augustyniak. Cześć, jesteście super, ale Marta najlepsza. Za nielubienie cebuli. Dzięki. Pytanie do Oskara. Cebula jest podstawą polskiej kuchni, jak można nie lubić cebuli. Pytanie do Oskara. Kto silniejszy, Radek czy Łukasz? Dzisiaj Łukasz. Wczoraj Radek. Dzisiaj Łukasz. Tyle. Więcej nie dodam. Zależy, kiedy mnie zapytasz. To się zmienia. Tam poziomy mocy się wahają, ale dzisiaj Łukasz. To zależy, kto pisze. Zależy akurat, kto jest w programie. I następne pytanie Mateusz Perowicz zadaje nam. Marvel's Hero Project powinno być o was. Gdyby nie wy, utonęlibyśmy w morzu teorii spiskowych i fake newsów. Dzięki. Czym jest Marvel's Hero Project? Ja też nie wiem, ale... Okej. Okay. To wy ja coś nie wiem. Mówcie, ja szybko wygooglam. Ja z kontekstu się domyśliłem mniej więcej, co to może być. Ale dziękujemy, bardzo nam miło. Znaczy, my też oczywiście popełniamy błędy i też nam się zdarza coś palnąć, na przykład, bo coś źle przeczytaliśmy i tak dalej, no ale staramy się, żeby tutaj podwyższać ten poziom, niż go obniżać, nie? Tutaj, jeśli chodzi o najbardziej jak podnoszenie. To też oczywiście czasem się lubimy sobie pospekulować, ale staramy się zawsze zaznaczyć, kiedy to jest, kiedy sobie sami tam spekulujemy jak spekulujemy, to też w oparciu o na przykład Daniela Lischmana czy kogoś takiego, kto jednak jakieś tam już udowadniał, że ma dojścia, których nikt inny nie mógłby mieć w danej chwili, niż o wiecie, we got discovered, więc... No, mamy ten plus i to wynika z formy, nie? Że no, my mamy stałą społeczność lojalnych widzów, którzy będą oglądać, możemy nie wiem, zatytułować nasz materiał po prostu 1 MP4 i znajdą się osoby, które to obejrzą, bo to jest nasz materiał, więc nie mamy tego ciśnienia, które mają niestety portale, że muszą napierdalać tymi clickbaitami w nagłówkach. Muszą szukać cały czas sensacji, muszą wyciągać po prostu jakąś najgłupszą rzecz z newsa tylko po to, żeby ktoś kliknął w ich no, linka, nie? Więc to jest myślę ta znacząca różnica jednak. Słuchajcie, ten Marvel Hero Project to jest serial dokumentalny 14-odcinkowy, wyprodukowany dla Disney+, w którym mieliśmy w każdym odcinku jakąś młodą osobę, która była ważna dla swojej społeczności, wprowadzała wspaniałą jakąś zmianę. Generalnie, rozumiem, że chodziło o to, żeby porównać taką osobę właśnie do superbohatera i każdy z tych dzieci, z tych nastolatków miał wystąpić w komiksie Marvela też. Okay. Nie, no tam pewnie te dzieciaki robią jakieś ważne rzeczy, nie? To co my, nie? Pewnie, nie wiem, pomagają bezdomnym. Pomagają albo... niepełnosprawnym. No właśnie, a my tu siedzimy i gadamy o Marvelu do kamery. Zapobiegają przemocy wobec dzieci, tutaj większy dostęp na przykład dla osób, nie wiem, do mediów, dla osób niedowidzących, wsparcie dla chorych na Alzheimera, tego typu. To totalnie poważne społeczne tematy. Powinniśmy się stawiać w tym samym szeregu po prostu. To nie powinno być o nas.
To lecimy dalej i mamy dwa pytania, dwa tipy od Don Camilo. Siema, robicie świetną robotę. Dzięki wam nie muszę skupiać się już tylko na Filmwebie. O, to dobrze, to dobrze. Mam do was dwa pytania. Pierwsze. Czy myślicie, że seriale MCU wyjdą w Polsce na DVD? Nie, po co? W sensie, jaki interes miałby mieć Disney, żeby wypuszczać rzeczy, które mają na streamingu na płytach DVD? Nawet póki u nas nie ma Disney+. Ja myślę, że nic już w zasadzie, na którymś etapie przestaną w ogóle wydawać cokolwiek na myślnikach, bo po co? Czy streamingów są w ogóle wydawane? W sensie, nie wiem, na przykład czasami, Netflix wydaje swoje seriale? Bywają. Okay. Ale to w ogóle mnie też strasznie dziwi, bo... Mnie nie, bo dalej są ludzie, którzy są w stanie zapłacić sporo kasy za te specjalne wydania. Jak sobie jakoś ładnie to opakujesz. Myślę, że Wiedźmin spokojnie wyjdzie w jakichś Blu-rayach z jakimiś dodatkowymi scenami, z zakulis i tak dalej. Są ludzie, którzy to uwielbiają i są w stanie wydać na to dużo więcej pieniędzy niż to jest warte. Więc jeszcze, tak jak wiemy, pewne rynki, którymi się interesujemy lub bardziej interesowaliśmy, jadą na kolekcjonerach. Wydaje mi się, że to jest jeden z nich. Rozumiem, nie? Jakby właśnie specjalne wydanie, które ma bardziej być rzeczą, którą posiadasz, niż filmem de facto, nie? Ale no, mam wrażenie, że dni po prostu takich, wiecie, pustych wydań, gdzie masz tylko tą płytkę, to są policzone. Tym bardziej, że w ogóle, wiecie, no, Blu-raye jakby umierają bardzo tutaj, bardzo stabilnym tempie, nie? W ogóle nawet wydawcy czy producenci tych filmów się już specjalnie przejmują tymi wydaniami nośnikowymi. Kiedyś każda płyta miała kupę tych dodatków, nie? Jakieś specjalne menu i tak dalej. Teraz po prostu macie film, trailer, jakieś coś tam za kulis do widzenia, nie? No bo nikt tego i tak już nie kupuje, więc no, myślę, że mała szansa na to jest raczej. Znaczy, czy w ogóle ja myślę, że wyjdzie? Właśnie ja myślę, że jak najbardziej. Ja stawiam na to, że nic z tego nie wyjdzie. Ja myślę, że może wyjść cały czas, ale właśnie w ramach, jeżeli będzie, na przykład, jeżeli dowiemy się, że w Stanach wychodzi Mandalorian sezon pierwszy, super właśnie taka edycja, tutaj zobacz jak to kręcono, każdy odcinek z komentarzem czy coś w tym rodzaju, to wydaje mi się, że dla fanów Star Wars jeszcze da się coś takiego robić. Właśnie dlatego, że fani Star Wars coś takiego kupią. Tylko, że ale, Disney wstawia ale to... na streaming teraz też takie rzeczy, nie? Te pierdoły takie dodatkowe. No, w sumie też. Więc wydaje mi się, że jeszcze pierwsze mogą wyjść, ale jednocześnie nie mogę się z Łukaszem kłócić, że tak, to umiera i to... Nawet jeśli Mandalorian, czy jeszcze może Winter Soldier gdzieś w którymś momencie, ale po pierwsze... Raczej nie jakoś szybko. To nie tak, że tu wychodzi nowy sezon, to jest... Nie, mam na myśli rok później dla kolekcjonerów. A też prędzej czy później przestaną w ogóle to robić. Tak właśnie, wydaje mi się, że ładowanie tych dodatków na streaming jest tak naprawdę sensowniejszym pomysłem. No bo nie wiem, wydaje mi się, że jeśli ktoś nie ma tej potrzeby, żeby faktycznie mieć ten fizyczny obiekt na półce, nie wiem, z uwagi właśnie na jakieś wartości takie kolekcjonerskie, wizualne, no to chyba każdemu bardziej się opłaca wykupić ten dostęp na miesiąc i obejrzeć sobie tam te wszystkie rzeczy, które go interesują, plus dodatki do nich, niż inwestować w te płyty, prawda, które ci zagracają potem. Potem jeszcze musisz dodatkowy regał kupować, żeby to wszystko upchnąć. Ale daj spokój, musisz szukać tej płyty, wyciągać tą płytę, pakować ją do odtwarzacza, kurde, przecież to już... To... Za dużo zachodu, no. To już trochę era kamienia upanego, tu się zgodzę. Gier mi się nie chce w ogóle w ten sposób. Ja dlatego też bardzo szybciej lubię granie. Szybciej ci się ściągnie, niż się z tej płyty zainstaluje. No. Dokładnie. Nie, no nie przesadzajmy. No pewnie, że tak. Ja już nie pamiętam, mam w swoim PC-cie mam napęd, ale on jest odłączony od dawien dawna, bo zamiast tego podpiąłem sobie dodatkowy dysk i... Ja nie pamiętam, żebym miał potrzeby kiedykolwiek go podłączać. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem komputer, gdzie byłby napęd w ogóle. Nie, ja mam taki tak napęd dawno. Zewnętrzny, ale też nie pamiętam, kiedy ostatni raz go podłączałam do czegokolwiek. Jest u mnie wbudowany, ale tylko tyle. Dobra, to drugie pytanie od Don Camilo. Czy czytaliście coś z serii Dragonlance? Nie. Nie mam zielonego pojęcia, co to. Kojarzę... Nazwę. Tego ale nie kojarzę nazwy. Kojarzę nazwę, wiesz, ale nic tego więcej. Tego jest bardzo, bardzo dużo i pamiętam, że to swojego czasu w Polsce wydawała ISA, która wydawała też te wszystkie książki do Forgotten Realms Forgotten i to Realms. Sobie stało tak. Obok siebie, Forgotten tak. Realms stąd i Dragonlance. To nawet nie mam pojęcia, powiem wam, czy Dragonlance też jest, nie wiem, oparty na przykład na jakimś systemie, czy to wymyślony świat. No idea, po prostu wiem, że tego było mnóstwo. A jak jakiejś fantastyki jest mnóstwo, to z reguły nie jest za dobra, więc... Znaczy, nie, jakby... mogą się znaleźć w środku perełki, tak jak... No tak, ale jakby jako całość rzadko, tak, prawda? Tak. Jakby ktoś... Ja powiedział, że to jest słynny włoski zespół power metalowy, to bym uwierzył, więc... No.
Ja z Forgotten Realms czytałem całą masę rzeczy były tam dobre rzeczy, ale wiadomo, opakowane całą toną nawozu. W każdym razie chyba właśnie stąd kojarzę, tak jak mówisz, w Dragonlance, że przychodziłem do jakiegoś Empiku czy czegoś, brałem tą książkę Forgotten Realms, coś stało obok. Tak. Tytuł wpadł do głowy. I były smoki na okładkach. Tak. I dodatkowe pytanie, a raczej skarga do Łukasza. Dlaczego nie opisujesz już kraftów, które pijesz? Sprzedałeś mi kilka niezłych pichw. Pozdrawiam was. Bo mniej piję po prostu. Już nie piję przy recenzjach. A to tłumaczyłem wielokrotnie, że po prostu dotarłem do momentu, w którym jak kupiłem sobie jakieś dobre piwo, to szkoda mi było je wypić po prostu od tak sobie, nie wiem, wieczorem dla przyjemności, tylko muszę poczekać sobie na jakiś film i wtedy dopiero się napiję. Więc uznałem, że na dłuższą metę to jest kompletnie bez sensu, więc trzeba było zrezygnować. Myślałem, że to dlatego, że trzeźwe recenzje lepiej wychodzą. Nie, w ogóle to też było strasznie... ciężkie, jak na przykład, no właśnie, jak sobie postanowiłem, że okej, że jak nagrywam coś, no to piję jakieś piwo. No i na przykład wyszło mi tak, że musiałem nagrywać coś, nie wiem, o 11 rano, nie? No to otwieram to piwo. Czasami było tak, że na przykład nadszczo, no bo nie wiem, wstałem, coś ten, ogarnąłem się, no i dobra, trzeba nagrywać, bo coś tam. Powiedzmy, później mam coś do roboty. No i wiesz, wypiłem to piwo, się czuję taki po prostu śpiący natychmiast, cały dzień zjebany, kompletnie bezproduktywny i nie, no trzeba było z tym skończyć zdecydowanie. W sumie już tak, kurczę, nie dążę do końca za tym, co się dzieje w krafcie, więc też nie mam tego ciśnienia, żeby próbować nowych rzeczy, nowych piw i tak dalej. Po prostu to już odjechało za daleko. I kolejne pytanie zadaje nam Tomasz 1983. Cześć, jestem pokoleniem VHS. Nie sądzicie, że współczesny film do tego wróci? Kiedyś czekałem, aż film będzie na wideo, teraz czekam na streaming. Coś się ogląda w kinie, reszta to produkcja do domu. No, coś tam jest, szczerze mówiąc. Ja pamiętam, ja też... zahaczam o pokolenie VHS, bo pamiętam jak z siostrą, jak dostaliśmy pierwszy magnetowid, czy co tam było, to po prostu w wypożyczalni mogliśmy przetrzymywać kasety z wypożyczalni, a i tak już nam nie wlepiali kar, bo po prostu tak dużo tego wypożyczaliśmy, że już im to wisiało, wiedzieli, że jakby nie ma sensu nas zrażać do siebie. I ilość filmów, które wtedy przerobiłem na VHS-ach, cała masa filmów z lat 90. czy 80., które wtedy były właśnie następne, no to głównie obejrzałem na VHS-ach. Prawda jest taka, że do lat 2000, kiedy dopiero oglądanie na komputerze wtedy stało się czymś w miarę normalnym, to oglądałem wszystko na VHS-ach. I trochę tak było, że jakby kino to było coś takiego bardzo wyjątkowego i trochę tak jest teraz, ale z zupełnie innego powodu. Wtedy to było dlatego, że było mało kin i same kina miały mało sal, więc jakby ta selekcja filmów była ogromna i jak się nie mieszkało w mega wielkim mieście, chociaż myślę, że i nawet w Warszawie nie było szału. Ja miałem kilka kin w Białymstoku, które miały po jednej sali, więc siłę rzeczy trzeba było naprawdę selekcjonować, więc nie mogłem mieć wszystkiego. A teraz jest inaczej, bo teraz filmów jest bardzo dużo, ale po prostu zainteresowanie publiki jest, widzimy głównie w stronę blockbusterów, tych największych, a i tak nie zawsze. Ale trochę tak jest, że są filmy, które, nie wiem, na przykład chyba z Łukaszem o tym gadaliśmy, że Bad Boys 3 to jest taki film, że pewnie sprawdzę, ale może jak na streamingu będzie i raczej nie chce mi się na to iść do kina. Znaczy z jednej strony, no mając kartę Cinema City Unlimited chociażby, nie, to też się trochę zmienia perspektywa i to, ta wyprawa do kina przestaje być inwestycją w zasadzie, nie, no bo po prostu idziesz do kina i tyle i tak płacisz tą samą cenę. Musisz mieć kino blisko, bo inaczej no, to dalej... Musisz mieć zgodę, właśnie się ubrać. Osobną kwestią jest to, że nawet jak masz tą kartę, to i tak samo to, że trzeba wyjść z domu i poświęcić trochę czasu na samą wyprawę do kina, to już jednak robi pewien problem, nie? A my i tak jesteśmy w tej uprzywilejowanej pozycji, że mamy kino 10 minut, no 15 minut od domu, nie? Pieszo, tak. A i tak się często nie chce po prostu, nie? I no dobra, to poczekamy, aż będzie na streamingu, to sobie wtedy obejrzymy. No ale wydaje mi się, że jeśli ktoś nie ma w ogóle właśnie takiej możliwości korzystania z czegoś takiego jak abonament, jak Unlimited, no to albo ma kino bardzo daleko. Szczególnie, że wiesz, W innym mieście. Niektórzy nasi widzowie nam piszą, że w moim zasypionym mieście jest kino i tego filmu tak. Nie ma. I muszę albo jechać do innego miasta, albo coś tam. No to wtedy zupełnie. Co mnie kompletnie nie dziwi, no bo kurczę, przecież ceny biletów są cholernie wysokie. A potem, co z tego, że płacisz tyle pieniędzy, jak potem musisz, kurczę, siedzieć na tej sali, ktoś ci będzie przeszkadzał pewnie, pieprzał jakieś chipsy szaleszczą z paczką, będziesz musiał oglądać 20 minut reklam. W ogóle to się bija z celem tak naprawdę. Nie, o ile się nie ma takiego, jeśli się nie jest po prostu pojebanym na tym punkcie jak ja, że po prostu, o kino, super, nie? To naprawdę jest bardzo mało racjonalnych argumentów, żeby
oglądać wszystkie filmy w kinie, no bo no, to się nie opłaca zwyczajnie ekonomicznie. Tak, no teraz super są też te systemy wypożyczania pojedynczych filmów, że nie trzeba nawet ani subskrybować całej jakiejś usługi, nie trzeba tego filmu sobie kupić, tylko po prostu tam wypożycza go za, nie wiem, 10-15 zł. I jak ten film oglądają, nie wiem, dwie osoby, to to jest nagle, nie wiem, 1/4 na przykład ceny, jaką by te dwie osoby razem zapłaciły za bilet do kina, prawda? Czy coś takiego, nie? I... Ja szczerze mówiąc nie zdziwię się, jeżeli prędzej czy później w końcu wypali pewien pomysł, który chyba pojawił się z kilka lat temu już, o tym, aby przez specjalne zabezpieczenia nowe filmy mogły być już streamowane do domów. Oczywiście na razie to nie wypaliło, dlatego że ludzie boją się... Tam się o koniem ustawią. Tak, dokładnie, ale i też boją się, wiadomo, firmy, jak łatwo można byłoby coś na razie to spiracić, bo bardzo trudno byłoby zrobić takie zabezpieczenie, które by nie pozwoliło tego w żaden sposób zawsze rozsyłać. Znajdzie się jakiś Chińczyk, który by to obszedł, który to rozgryzie, albo Rosjanin, albo nie wiem. Ale wiesz, myślę, że w odpowiednim czasie coś takiego jest możliwe, żeby coś takiego powstało. Już nie mówiąc o tym, że i to chyba mieliśmy kiedyś w komentarzach, nie pamiętam przy którym filmie, ale któryś z naszych widzów napisał, że on testował tą opcję w ogóle okularów 3D. Jest taka specjalna aplikacja, która i ona jest rozwijana w ten sposób teraz, żeby też można było jakby z drugą osobą siedzieć. Bo jakby fajnie, że zakładasz okulary 3D i masz to wrażenie, że siedzisz w kinie, ale wrażenie, że siedzisz sam w kinie. To trochę smutne jest. Więc będziesz, jak oglądasz drugą osobą i się widzicie, no to już coś to daje, ale podobno też wrażenia z tego są coraz lepsze. Więc jeżeli ta technologia się rozwinie, to jest na razie według mnie jedyne sensowne zastosowanie okularów 3D. W grach na razie to średnio działa. No to tym bardziej wydaje mi się, że w końcu będzie taki moment, że wyjście do kin to będą naprawdę, naprawdę tylko te takie... No jak no na Marvela będziemy chodzić. Tak, jak Endgame, gdzie cała sala może bić brawo i tak dalej, no tego ci nie zastąpią. No dobra, myślę, że przed nami ostatnie pytanie na dziś, bo tym samym skończymy, słuchajcie, pytania zadane w sierpniu. Jej, sukces. I ostatnie pytanie od Mikesza, nie mam pojęcia. To all. Podzielcie się proszę swoją opinią na temat Daredevila od Netflixa. Tak zgaduję, bo jest TDOTN. Tak, szczególnie ocencie aktorstwo Coxa i ulubione sceny walk. Ewentualnie pomysły na sezon 4. PS, robicie świetną robotę, Pisula dobry ziomek, see ya in Hufflepuff. No, tam Pisulę wysłaliśmy dzisiaj właśnie. Siedzi w kuchni, bo miał blisko. Tak, jest na tym zgrupowaniu przygrywów. Do odniesienia do Hufflepuff oczywiście. To spoko był, no. Ja obejrzałem dwa sezony, trzeciego już mi się nie chciało. No, Charlie Cox też był okej. Okay. I sceny walki też były spoko. Ale szczerze mówiąc, z perspektywy czasu jedynym naprawdę ciekawym serialem dla mnie była Jessica Jones, pierwszy sezon. I ten Daredevil mi się trochę zlał, szczerze mówiąc. No fajnie walczyli tam, fajnie, że to taki był mocno przyziemny serial. Ale nie wiem, nie czuję jakiejś bliskości tutaj z tym bohaterem, ani z tymi kwestiami, które były tam poruszane, więc no spoko. Ale szczerze mówiąc, ja bym bardzo chętnie zobaczył jakąś inną interpretację tej postaci teraz w wykonaniu, nie wiem, wielkoekranowym, z nowym aktorem, z troszkę innym podejściem być może i no, żeby zaprezentowała nam coś nowego. Ja mam trochę podobnie, też nie widziałam trzeciego sezonu i mam trochę wyrzuty sumienia, no bo raz, że tak, no nie lubię zostawiać takich rzeczy niedokończonych, no a dwa, ponoć ten trzeci sezon był naprawdę dobry, w przeciwieństwie do tam wielu innych tych późniejszych sezonów seriali Netflixowych. Do sezonu drugiego na przykład. Tak, no ale właśnie ja nie ukrywam, że pierwszy sezon bardzo mi się podobał. W ogóle ja pamiętam, że go chyba, nie wiem, w dwa dni obejrzałam tak ciurkiem i w ogóle wow, rewelacja. Wydaje mi się, że ja nawet miałam maraton oglądania tego u mnie w domu i ludzie siedzieli, ale... Nie dam sobie głowy uciąć, czy to był akurat Daredevil, ale chyba tak, to był chyba Daredevil. I drugi sezon tak już trochę niestety podkopał tutaj moją wiarę, bo ja bardzo lubiłam ten sezon do momentu, aż nie pojawiła się Elektra. Jakby nie cierpię tej postaci i... The Defenders jeszcze bardziej... Tak, dokładnie, a później... I słuchajcie, ja byłam tą osobą, która oglądała seriale Netflixa do Defenders. I Defenders to była dla mnie, no przepraszam, ale taka okropna kupa, że potem po prostu dałam sobie spokój. No i jakby już
trzeci sezon Daredevila, no sorry, Wery, no jesteś po Defenders, więc... Jezu, mieliśmy takie wyparcie po prostu przy tych Defenders. Mm. I tak, o, tutaj była jedna scena dobra. Tak, jak wrzeli, w knajpie tak, rozmawiali. Jak siedzą w restauracji i tak, gadają. Tak. Teraz będzie lepiej, nie? Nie było. Tak, ale, nie było lepiej. Wiecie, ja na przykład, ja obejrzałam cały pierwszy sezon Iron Fista i uważam, że już, że nawet to było lepsze niż Defenders. Nie. Dla mnie było lepsze, jakoś było, chociaż bawiłam było, się na tym jakoś. Chociaż było coś innego niż Dany w Defenders, więc... No. Ja z tych seriali Netflixa, to twardo chciałem zobaczyć jak najwięcej, ale już tego ostatniego sezonu Jessica Jones nie dałem rady. Pierwszy odcinek zobaczyłem i już miałem dosyć. Ale teraz z perspektywy czasu mam podobnie jak Łukasz, że tylko nie właśnie z Jessica Jones. Ja nawet pierwszy sezon Jessica Jones teraz źle wspominam. Jedyny sezon właśnie, co mi się podobało, to Daredevil i trzeci sezon był najlepszy. Trzeci sezon był autentycznie najlepszy. To był ten sezon, który miał... To był tak wspaniały sezon. To był ten sezon, w którym... Wreszcie, nie wiem, może wiedzieli, że już chyba jeszcze nie wiedzieli wtedy, że to się skończy, ale pozwolili sobie na takie ustępstwa, żeby olać materiał źródłowy. Na przykład w drugim sezonie Matt musiał nosić ten czerwony kostium, no bo był komiksowy. Chociaż wszyscy wiedzą, że ten czarny kostium, ten taki bardzo bazowy, działał dużo lepiej w pierwszym sezonie. Więc w trzecim sezonie on wraca do tego czarnego kostiumu z tam małym udziwnieniem, a jego złoczyńca nosi ten czerwony kostium, Bullseye. Burza jest fantastycznym złoczyńcą. W ogóle trzeci sezon jest tak dobrze napisany. Nawet Karen, która jest irytującą postacią właściwie we wszystkich możliwych sezonach, w trzecim jest ciekawie poprowadzona i jak... Zresztą tutaj polecam, chyba na Comics Weekly jest rozmowa, moja Radka i ze Spoiler Included robiliśmy razem i tam gadaliśmy o trzecim sezonie i wszyscy się absolutnie jaraliśmy tym sezonem. Widzieliśmy, jak w ogóle ten sezon Karen odratował. Więc jeśli miałem powiedzieć o ulubionej walce, to prawdopodobnie by byłam właśnie Daredevila z Bullseye'em w biurze. Bo to jest tak dobrze zrobiona walka, ze względu na to, że Bullseye jest gościem, który, jak ktoś mówi, w jego rękach wszystko staje się zabójczą bronią, on tym rzuca, powiedzmy. I to tam darowali sobie realizm kompletnie. Na zasadzie tak budowali tą postać, że w pewnym momencie, kiedy on, nie wiem, różaniec miał, bo w kościele walczyli i nim rzucał, te kulki tak wylatywały, to się miało wrażenie, że z karabinu maszynowego strzela. I na tym etapie już się w to wierzyło, pomimo tej przyziemności serialu. A w biurze to była świetna walka, no bo on jakimiś tam spinaczami rzucał w Matta, nożyczkami. Wszystko, co mu wchodziło w ręce, natychmiast zmieniało się w broń. I to jak Matt starał się trzymać blisko, a Bullseye starał się jak najbardziej go odepchnąć i niszczył go na dystans, było świetnie przemyślane. I Charlie Cox był spoko, ale nie był najlepszą gwiazdą tego. Wiadomo, że Vincent D'Onofrio był najlepszy i w trzecim sezonie był jeszcze lepszy. Tak dobrego Kingpina, jakby w trzecim sezonie, to nie było nigdy. No ale mówię, wspominam głównie ten najlepsze, co zrobił według mnie Netflix, to był trzeci sezon Daredevila. Pierwszy sezon był super, pierwsze 4 odcinki z Punisherem drugiego sezonu były spoko, a resztę seriali, te wszystkie Luke Cage, Jessica Jones, Defenders, Iron Fist nie wspominając, mogę o nich Luke zapomnieć. Luke Cage, pamiętam, to się fajnie zaczynało, potem po prostu do połowy, tak to... nie? Znaczy właśnie z Luke Cage był tym chyba najdziwniejszym serialem, gdzie... On był tak bardzo wyraźnie podzielony, te dwie części. Do Cottonmoutha, do śmierci. Nie, ale właśnie pierwsza część była super na swoich własnych prawach, ale mam wrażenie, że jakby ten serial od samego początku był tym głupim, śmieciowym po prostu gównem, jak w drugiej połowie tego serialu, to też by to się lepiej oglądało, bo byś od razu jakby miał tą konwencję, nie? Że może te pociski, kurczę, z meteorytów, czy co tam było, taki bullshit po prostu, ale potem nagle, wiesz, ten taki gęsty klimat tego Harlemu się zamienia po prostu w ten eksploatacyjny bullshit rodem z Roberta Rodriguez'a i nie wiesz, co się dzieje w ogóle, nie? Ktoś inny zaczął nagle ten serial prowadzić, czy co? A szkoda. Ja w ogóle Luke Cage'a to oglądałam tak, że ten serial gdzieś leciał w tle, ja robiłam inne rzeczy, bo po prostu tak absolutnie nic mnie w nim nie interesowało, ani ta postać, ani te wątki, ani premise, no po prostu... Nie wiem, Luke Cage był dla mnie zdecydowanie najnudniejszy. Nie najgorszy, ale właśnie najnudniejszy. Iron Fist zdecydowanie najgorszy był i najnudniejszy. Ja się dobrze bawiłam na Iron Fiście. Ja się tak ironicznie bawiłam i miałam z tego frajdę. No najgorszą męką byli właśnie Defenders. No a Jessica Jones pierwszy sezon bardzo lubię. Jakby Kilgrave jest fenomenalny i tam, no ten, pamiętam, że kilka było takich naprawdę odcinków, że wow, oczywiście było ich za dużo, więc potem były też odcinki, które robiły coś jeszcze bardzo, raz, no bo musimy wypełnić czymś czas. A drugi sezon Jessica Jones też pamiętam, że kiedyś próbowałam zacząć i obejrzałam chyba też, pierwszy odcinek obejrzałam i potem w połowie drugiego stwierdziłam, o mój Boże, nic się nie dzieje w tym serialu, nic mnie to nie obchodzi i nie wróciłam. Ja drugi zmęczyłem siłą rzeczy, ale ja w trzecim to miałem. Ona miała trzy sezony? Miała trzy sezony, był trzeci sezon, to była ostatnia, jaką Netflix wypuścił. Wow. Obejrzałem pierwszy odcinek i
Uwaga, spoiler do tych wszystkich ludzi, którzy jeszcze nie widzieli i są zainteresowani. Jessica tam dostaje kosę pod żebra i ma uszkodzoną bodajże nerkę, czy cokolwiek. Coś ma uszkodzonego, czy jakiś inny organ, nieważne. I chodzi o to tylko, żeby ją osłabić. I jak to zobaczyłem, że idą w tym tropem, że ona, wiecie, nie może być tak silna, bo jej się będzie kręciło w głowie i tak dalej, to już stwierdziłem, okej, ja już znam ten trop, ja już naprawdę podziękuję za ten trop, do widzenia. Bullshit, po prostu, gdzie, wiesz, w pierwszym sezonie najfajniejsze było to, że Jessica może być silna, ale no nie ma i tak jakby, i tak jest bezbronna w starciu z kimś takim jak Kilgrave, nie? W ogóle Kilgrave to była najfajniejsza rzecz w serialu. Wszystkie implikacje, tak? Jakby to takie, powiedzmy, przełożenie na faktyczną rzeczywistość tego, kim jest Kilgrave, tak? Jakim jest człowiekiem. Tak, i w ogóle, wiesz, te bardzo fajne przełożenie na tę fabułę serialu, tych wszystkich motywów właśnie toksycznego związku, nie? Wywierania wpływu. Gwałtów w związku i wielu innych rzeczy. Tej traumy, która tam gdzieś jest zagrzebana w głowie, nie? No i plus Kilgrave był strasznie fascynującą postacią, jako ten gość, który no w zasadzie może sprawić, że wszystko się wydarzy, co tylko ma, na co ma ochotę, co go no, degeneruje jako osobę, nie? Co mi się wydaje tak interesującym konceptem, szczególnie gdy był ten odcinek, kiedy on starał się być trochę dobry, ale bardzo szybko mu to przechodziło i to zapamiętam z tego całego uniwersum Netflixowego, plus wspomnianego Kingpina D'Onofrio, te pojedynki w Daredevilu, tak, tradycyjne, i jak Danny Rand dostał prętem od typa w ostatnim odcinku i... Wyskoczył najlepiej, kopnął mu w pistolet i uciekł. Ale jeszcze a propos, no to w trzecim sezonie jest Bullseye, który jest fantastyczny i tam też fajnie podeszli do tej walki w korytarzu, która musiała być, bo musi być oczywiście, tylko że w trzecim sezonie to jest walka, w której Matt jest w więzieniu. Nie, że jest zamknięty, tylko przyszedł tam chyba z Kingpinem się zobaczyć i Kingpin rządzi tym więzieniem, więc kiedy on jest... Zaczynają się rozruchy, które mają na celu go zabić. I to jest, on nie jest tam w żadnym kostiumie, on jest tam jako Matt Murdock w garniturze i walka polega na tym, że on musi przeżyć. Wiecie, to nie jest ten taki gość, który przyszedł kogoś pobić, kogoś uratować, tylko on walczy o przetrwanie. I to jest świetnie poprowadzone, w ten sposób, że on coraz bardziej jest obity, coraz trudniej mu się stamtąd wygramolić, a on po prostu musi wydostać się z tego więzienia i wyjść na zewnątrz. I już wtedy ma w dupie, że ludzie widzą, że ten niewidomy prawnik, wiecie, się broni przed tymi więźniami, on tam już daje z siebie wszystko, żeby się przed nimi obronić, więc to jest fantastycznie poprowadzone. A jeszcze ostatnia rzecz to jest jeszcze serial, o którym nie mówiliśmy, czyli jest Punisher. Który był nudny jak cholera. Po pierwszym odcinku wyłączyłam i też nie wróciłam. Właśnie, kurczę, ja miałem ten problem z tym pierwszym sezonem, gdzie na papierze tam wszystko naprawdę było fajne i tam były bardzo ciekawe motywy, które... Ja pamiętam, że nagrywałem recenzję i starałem się jak najuczciwie podejść do tego po prostu i w zasadzie to była bardzo pozytywna recenzja, no bo serio, na papierze wszystko wydawało się naprawdę spoko, ja ale prawda jest taka, że po prostu siedziałeś i trochę umierałeś przy tym serialu, nie? Dokładnie. Mimo, że wszystko było na miejscu, ale... Starałem się go naprawdę pozytywnie, bo wiesz, i Bernthal jest świetny, jako Frank Castle i wszystko ten... Ale ten serial był tak nudny i tak... A drugi sezon był jeszcze Punishera i drugi sezon jest też bardzo nudny. Jest tam jeden odcinek, który jest fantastyczny, który działa właśnie na tej zasadzie, jak się miało nadzieję, że Punisher może działać, czyli trochę w oderwaniu od wszystkiego. On nie jest w Nowym Jorku, tylko on jest na jakimś zadupiu, gdzie powiedzmy, że gang czy coś takiego oblega komisariat. I on na początku jest zaprowadzony, ten komisariat, jako więzień oczywiście, bo gdzieś tam rozróbę zrobił w barze, trochę za dużo ludzi zabił w jednym barze, więc jest sprowadzony do tego komisariatu, komisariat zostaje zaatakowany i oczywiście Frank w końcu przekonuje, że jak się uwolni, to będzie w stanie tam pobiec do lasu i tych kolesi, którzy trzają z lasu, się pozbyć. I to był fantastyczny odcinek. Naprawdę najlepszy ze wszystkich, jakie ten Punisher miał do zaoferowania. A potem wrócił do Nowego Jorku i dalej już to było nieoglądalne. Znaczy, to dla kogoś było, ale... A w ogóle to smutne, bo ja pamiętam, że po pierwszym sezonie Daredevila właśnie, no to kurczę, wszyscy byliśmy zachwyceni, nie? Że to była ta nowa jakość, że inne ukazanie superbohaterów, że właśnie serial superbohaterski. A kurczę, potem tak to się rozmieniło na drobne. To już roztrząsaliśmy to już tyle razy, nie? Właśnie, że te, no jest, sami w zasadzie, sami na siebie ściągnęli wiele problemów, nie? Choćby w związku z tym, że trzymali się... Tej stałej liczby odcinków, ale też niepotrzebnie trzymali się do tego, żeby wszystkie te seriale były trzymane dokładnie tej samej stylistyce. Tym samym
konwencji. W tym samym tonie. I to nie działało zupełnie, nie? Iron Fist w tonie Daredevila. Tak, mam wrażenie, że kurczę, no jednak te postacie są różne od siebie. No zupełnie, jakby jeszcze rozumiałem, po Daredevilu wyszła Jessica Jones i jeszcze tam rozumiałem, że to okej, to jest takie dużo poważniejsze i tak dalej, ale tam już się pojawiały takie głupie komiksowe motywy. Myślałem, że to będzie, wiesz, oznaka tego, że pójdą w to mocniej z kolejnymi serialami, że to będzie, wiesz, że wprowadzają ci tego Nuka na przykład, żeby pójść za ciosem dalej w kolejnych serialach, wprowadzać mocniej te wszystkie komiksowe głupie motywy. Ale no nie. I bardzo szybko to się zamieniło po prostu w dokładnie ten sam serial, tylko z trochę innym bohaterem i inny kolor czołówki tym razem. Więc, no. Dokładnie tak było. No mówię, wiem, że nie dacie szansy trzeciemu sezonowi Daredevila, bo wam się już nie będzie chciało, ale uważam, że... No już jakby nie ma sensu trochę, no trochę, nie? Trochę tak. Chociaż, ale znaczy to mówię, no mnie jest trochę szkoda, bo ja właśnie, ja bardzo lubiłam Charlie'ego Coxa w tym serialu, ja bardzo lubiłam relacje na przykład Matta i Fogiego i Karen jest jakoś fantastycznie naprawiona. To jest, i my o tym gadamy, to jest ta postać, która jest świetnie po prostu, ma taki redemption, znaczy... Nie Redemption, bo dalej ma chujową przeszłość, ale przynajmniej staje się ciekawą postacią, o tak powiem. Lubiłam tę postać, którą grała Rosario Dawson, ale ona chyba potem zniknęła, czy tam ją... Oni ją chyba potem przepisali do Luke'a Cage'a, czy coś, nie pamiętam, coś tam. Ona była wszędzie potem i nie działało to w ogóle. Natomiast jedna rzecz, jeżeli ktoś oglądał Defenders i jednak chciałby sprawdzić Daredevila trzeciego, to... Defenders jest tam zaorane w ciągu chwili dosłownie, bo na końcu Defenders, jak pamiętacie, Matt został zagrzebany tam pod czymś, więc jakby sezon zaczyna się od tego, że Matt jest ledwo żywy, gdzieś go jakiś tam taksówkarz znajduje i go wiezie do tamtego zakonu, gdzie jego tam matka jest tą zakonnicą i ona się nim opiekuje. I generalnie on mówi w porządku, o Elektra, gdzie jest Elektra? Koniec. Nigdy więcej. Co mniej więcej to wszystko, co jest związane z Defenders, to że Matt jest na początku ranny, i coś gada o Elektrze. Nigdy nie odnoszą się do niczego, co się stało w Defenders. W ogóle mają tu gdzieś. Ale domyślnie ona zginęła, tak? Tak. Okej. Okay. Nigdy więcej już tego nie ruszyli. Dobrze. Nigdy już tego nie ruszyli. No dobrze, to tym sympatycznym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek Q&A. Bardzo wam dziękujemy za pytania. Było bardzo dużo różnorodnych kwestii, które udało nam się w tym odcinku poruszyć. Jeśli też chcecie nam zadać pytanie, to oczywiście napisykońcowe.pl/hajs na stronie Tip and Donation jest formularz, przez który możecie nam pytanka zadawać. I pytania takie, wiecie, ogólne poruszamy właśnie w tym naszym Q&A, które wychodzi z założenia raz na tydzień, ale czasem na przykład dwa odcinki wychodzą, tak jak w tym tygodniu. A takie pytania, które dotyczą kwestii bieżących, które nie mogą czekać, bo się przeterminują, rozpracowujemy w ramach naszych bonusów, które ukazują się niezależnie od normalnych odcinków, więc czasem macie dwa odcinki dziennie zamiast jednego. No i ciągle mamy w planach oczywiście kontynuowanie Q&A tego growego. Bo... Tak. Więc pytania zadane chyba z superchatów do gier czekają jeszcze chwilę, czy dostaniemy jeszcze jakieś pytania. Ale jeśli... mamy wśród tych pytań, które poszły które do tej pory były w tej normalnej puli Q&A. Myślę, że je przeniesiemy wtedy do tego growego i żeby to tematycznie było powiązane, więc myślę, że jakoś w najbliższym czasie chyba będziemy się brać za nagrywanie kolejnego odcinka. Tak jest. Więc jeśli macie jakieś pytania o grach na przykład, to teraz też jest bardzo dobry moment, żeby je zadać, bo niebawem Q&A o grach. Tak. Koniecznie. Tak więc dziękujemy wam bardzo za uwagę. Ze mną był Łukasz Stelmach, Oskar Rogowski, ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie dalej napisy końcowe. Trzymajcie się. Cześć.